Cześć, z tej strony Natalia. Już dawno nie miałam tak, że po testach próbek jednej marki wszystkie zapachy mi się spodobały i absolutnie wszystkie mogłabym mieć na swojej półce w formie pełnych flakoników. Postanowiłam ten fakt uczcić, no i zrobić cały jeden film o tej konkretnej marce, a w naszym przypadku jest to Jerome Studio. Zapraszam dalej, jeżeli chcecie wiedzieć, co mi się konkretnie z tej marki spodobało. Jerome Studio to jest nowa nazwa w świecie perfum niszowych, bo to jest studio, które powstało w 2019 roku, czyli zaledwie kilka lat temu, a już zdążyło wypuścić kilkanaście całkiem fajnych perfum. To studio powstało na bazie laboratorium perfumowego, które powstało w 2010 roku, pierwszego laboratorium perfumowego w Szkocji, w Edynburgu. No i sama siedziba marki też znajduje się w Edynburgu. Perfumy marki Jerome Studio składają się ze składników zarówno sztucznych, jak i naturalnych. Jak sama marka mówi na swojej stronie internetowej, zależy to po prostu od okoliczności. Choć marka pisze, że stara się jednak używać jak najwięcej tych składników naturalnych. Te materiały do produkcji perfum są sprowadzane z całego świata, ale cały proces powstawania perfum, dojrzewania perfum, ma już miejsce w Edynburgu, w Szkocji. Perfumy nie są testowane na zwierzętach, no i są odpowiednie dla wegan. Na tę markę trafiłam dosłownie kilka miesięcy temu, jeszcze w tym roku, kiedy sprawdzałam nowości w polskich perfumeriach niszowych, no i właśnie w oczy rzuciła mi się marka Jerome Studio. Nie miałam pojęcia, co to jest, ale miała ta marka jedną linię, która ma takie bardzo proste buteleczki w pięknych, takich kolorowych, pastelowych kolorach. No i umówmy się, kupiłam próbki tylko dlatego, że spodobały mi się flakoniki. Ale niech pierwszy rzuci kamień, kto nigdy nie kupił zapachu, bo spodobał mu się kartonik albo buteleczka. Okazało się, że nie tylko flakoniki są fajne, ale same zapachy są genialne. No i tak jak mówiłam, wszystkie te zapachy, które testowałam, a było ich 5, 6, jednego zapachu tutaj dzisiaj nie będzie, bo to jest zapach różany, więc pojawi się w serii o perfumach różanych, ale reszta się tutaj pojawi i to będzie większość zapachów z serii tej z kolorowymi etykietkami i jeden zapach z takiej serii z białymi etykietkami i czarnymi napisami. Zacznijmy może od zapachu, który na pewno znajdzie się w moich zbiorach. Kwestia tylko pytania, kiedy to nastąpi, więc prawdopodobnie możecie oczekiwać, że o tym zapachu powiem szerzej, po dłuższym noszeniu, może w odcinku o minimalizmie perfumowym. Gorsland, czyli zapach kwaśny, słodki i zielony. Ten zapach to jest pomieszanie różnych kwiatów, ale takich kwiatów dzikich, kwiatów z łąki, ale też kwiatów na różnych krzewach. I ta cała mieszanka, zwłaszcza kwiatów żółtych, ale takich żółtych, niemal ciężkich od miodu i takich właśnie kwiatów polnych, daje nam zapach Gorsland. Ta kwiatowość jest tutaj taka jednocześnie zielona, ale też bardzo słodka, bardzo miodowa i w tym samym czasie ma ta zieloność w sobie coś z takiego liścia, bardzo mięsistego, z meszkiem czy włoskami na tym liściu i tak jakbym czuła nie tylko kwiaty danego krzewu, ale właśnie wszystkie te zielone części, ale też łodygę, bo czuć w tym zapachu też trochę takiej wilgotnej ziemi. Jako jedną z nut zapachowych producent wskazuje gorse flower, czyli po polsku kwiat janowca. Pomyślałam sobie, że skoro jest to roślina natywna dla Szkocji, to pewnie nigdy w życiu nie dane mi będzie powąchać, jak pachnie taki janowiec. Ale okazało się, że na ostatniej wycieczce górskiej udało mi się powąchać taki kwiat właśnie janowca, bo te krzewy kwitły akurat teraz, bo nagrywam ten odcinek
końcem maja. To był taki krzew, który znalazłam na pograniczu lasu i łąki, więc był taki bardzo nagrzany od słońca i bardzo mocno oddawał ten zapach kwiatów, które były takie właśnie jednocześnie troszkę kwaśne, ale też bardzo słodkie. Pewnie nie był to ten sam gatunek rośliny, który został zawarty w zapachu Gorsland, bo być może te gatunki są inne w środkowej Europie, a inne pod Edynburgiem, bo pewne miejsce pod Edynburgiem jest właśnie było inspiracją do stworzenia zapachu Gorsland, ale myślę, że jakiś taki ogląd w sytuację już mam. Jak właśnie może pachnieć janowiec? Mogłabym przysiąc, że w bazie tego zapachu jest wetyweria, ale chyba nie ma jej podanej w nutach zapachowych na stronie producenta. Zapach jest faktycznie bardzo naturalny w wydźwięku, ale jednocześnie pachnie jak perfumy i pachnie jak perfumy bardzo wyjątkowe, bo czegoś takiego, takiej miodowej zieloności w taki sposób podanej jeszcze chyba w perfumach nie wąchałam. I w ogóle wraz z rozwojem tego zapachu ta frakcja ziemisto-kwaśna zyskuje na znaczeniu i coraz mniej jest tej miodowej słodyczy kwiatowej, ale ona jednak gdzieś tam do końca się nam przewija, tylko po prostu nie jest już tak mocna jak na początku. To jest zapach przewspaniały, jak najbardziej dla mnie, bo jednocześnie jest zielony, ale jednocześnie jest słodki, czyli coś, co ja uwielbiam w perfumach, słodycz, jest bardzo, bardzo wyjątkowy. To jest zapach mocny. On pachnie na mnie 2-3 dni nawet, zwłaszcza na ubraniach. To jest zapach, który czuć, który zostawia ogonek. No jakby wszystko się w tym zapachu zgadza. Jedyne, co chyba się nie zgadza w tym zapachu, to jest fakt, że po prostu zapach może być nie dla Was, bo jest on dosyć specyficzny. Mało tego, nawet cena tego zapachu się zgadza, bo to nie są perfumy bardzo, bardzo drogie. I możecie je kupić w 30-mililitrowych formach ekstraktów, więc jak najbardziej można sobie kupić coś mniejszego, ale też za mniejszą kwotę. Bardzo, bardzo Wam polecam ten zapach. Jeżeli mielibyście sprawdzić coś z Jorum Studio, to chyba ten zapach i następny. A jak już następny, to przejdźmy do niego i tym zapachem jest Healing Berry. Na mojej skórze ten zapach pachnie jak bardzo naturalne owoce, przede wszystkim jeżyny, na które u mnie mówi się czernice, poza tym maliny i czarna porzeczka. To jest taki zapach, który jest dla mnie niesamowicie nostalgiczny. Ten zapach to jest właściwie cała scena rodzajowa, którą sobie mogę przywołać z pamięci. To jest takie późne popołudnie w środku lata, kiedy jest gorąco, ale już upał troszkę zmalał. Wybieram się na spacer do lasu, gdzie sobie zbieram jeżyny. Potem wracam się i wracając z lasu idę wzdłuż ogródków działkowych i dozbieram sobie jeszcze do tego koszyczka jeżyn właśnie takie maliny, a może jeszcze pójdę na działkę moich rodziców, moi rodzice mają działkę i dozbieram sobie jeszcze czarnej porzeczki i właśnie w taki sposób takiego ciepłego, gorącego lata, ale też trawy, która jest trochę sucha od tego słońca, ale też trawy takiej świeżej, może świeżo skoszonej nawet, plus tych owoców w koszyku i to takich owoców bardzo naturalnie brzmiących. Zapomnijcie o tym, jak pachną jeżyny na przykład, czy w ogóle takie owoce ciemne w perfumach. To jest zapach jeden do jednego jak te owoce. To nie jest interpretacja perfumowa, to jest totalnie ten zapach. I przez to ten zapach jest dla mnie bardzo nostalgiczny, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Kiedy mam na sobie ten zapach, to czuję po prostu, jakbym się przeniosła na działeczkę, przeniosła się do tego takiego środka lata i zbierała sobie te różne owoce do koszyczka. I jest to piękne wspomnienie i bardzo się cieszę, że trafiłam na te perfumy i dla tego wspomnienia, dla tej nostalgii, które ze sobą niosą, absolutnie mogłabym mieć te perfumy w swoich zbiorach. Tu wszystko znów jest żywe, botaniczne, zielone,
zupełnie niesztuczne, zupełnie niechemiczne. Jestem dosyć ciekawa, w jaki sposób osiągnięto taki cel, że ten zapach jest po prostu naturalny, ale jednocześnie jest to jednak zapach, są to perfumy, choć może już na pograniczu perfum i takiego bardzo naturalnego zapachu, ale jednak da się to nosić. I również Was zachęcam, jeżeli chcielibyście przetestować, jeżeli owoce to jest takie ciemne owoce, to jest coś, czego szukacie, a nie mogliście znaleźć, bo wszystkie interpretacje owoców w perfumach są takie dosyć chemiczne i nienaturalne, to pędźcie czym prędzej i zamawiajcie sobie próbkę Healing Berry. Kolejny zapach, który testowałam, to Pony Boy, czyli zapach, który rozpoczyna się na mnie bardzo naturalnym, znów kwaśno-słodkim rabarbarem. Natężenie tego zapachu jest dużo mniejsze niż perfum Gorsland i też mniej jest nut kwiatowych, ale nadal jest jednocześnie kwaśno i odrobinę słodko. Po pierwszym takim wstępie rabarbarowym zapach się zaokrągla i zmiękcza. Potem znów zapach robi się taki bardziej przestrzenny, chłodniejszy, ale nie zimny w tle. I myślę, że ten zapach w tle to jest grapefruit, bo jest tam coś z cytrusów, ale te cytrusy są takie specyficznie lekko gorzkie, gorzko-słodkie i w taki sposób mógłby pachnieć właśnie grapefruit. Potem zapach znowu się zmienia i z tych gorzkich nut grejpfrutowych zostają tylko takie nuty delikatnie wytrawnego grejpfruta z taką ziemisto-drewnianą otoczką. To jest chyba najbardziej zmienny zapach z całej tej serii, którą testowałam. Dla mnie niekoniecznie, dlatego że czy ja aż tak lubię grejpfrut? Niespecjalnie. Rabarbar lubię, ale to musi być pewien konkretny rodzaj rabarbaru i tutaj nie znajduję tego rabarbaru, ale to też jest bardzo ciekawy zapach. Może najmniej zaskakujący z mojego punktu widzenia, z tych wszystkich, które testowałam, ale nadal bardzo dobry. Spirit Cask, czyli następny zapach, to jest tak na wskroś szkocki zapach, bo tutaj mamy przede wszystkim whisky. Whisky, która dojrzewała w takich suchych, dużych bekach drewnianych. To były takie duże beczki drewniane po różnych egzotycznych przyprawach. Potem te przyprawy wyrzucono z tych beczek, no i w tych beczkach dojrzewa szkocka whisky. Umówmy się, na whisky nie znam się kompletnie. Jakoś tak wyszło, że w moim dojrzałym, dorosłym, świadomym życiu z alkoholi wybrałam raczej wina i na winach się skupiłam. I gdybyście mi dali do picia Johnny'ego Walkera i na przykład jakąś bardziej znaną, lepszą trochę markę szkocką, na przykład Glenfiddich, to ja bym nie widziała pewnie różnicy w tych dwóch trunkach. Tak samo jak nie jestem na przykład koneserką kawy, więc dla mnie kawa to jest kawa. Każda smakuje właściwie tak samo, przepraszam. Więc i w tym zapachu po prostu czuję whisky. Czuję whisky, jest to ewidentny zapach tego alkoholu. To nie jest rum, to nie jest inny alkohol. To jest po prostu whisky w drewnie. Ten zapach jest oddany znów bardzo naturalnie, ale jednocześnie nie jest to już natura, prawda? Bo mieliśmy w tych poprzednich zapachach dużo odzwierciedlenia natury, przyrody, ziemi, słońca, trawy i tak dalej. A tutaj nie, tutaj mamy właśnie takie piwnice, tutaj mamy beczki, tutaj mamy whisky, ale nadal jest to oddane, cała ta scena, z niesamowitą pieczołowitością. Jest to zapach całkiem bogaty, choć skupiony wokół whisky. Więc whisky jest tutaj centrum zapachu, ale wokół centrum krążą też inne nuty, chociażby drewna, chociażby patchouli, chociażby przyprawy takie orientalne, ale to wszystko jest tylko tłem dla głównej bohaterki whisky. I jeżeli lubicie zapach tego trunku, zwłaszcza w perfumach, totalnie biegnijcie i
spróbujcie, nomen omen, jak zapach whisky pachnie w podaniu Jorum Studio. Kolejny zapach to jest zapach ostatni i zapach z tej serii z białymi nalepkami na flakonach. Athenaeum. To jest zapach, który postanowiłam przetestować tylko dlatego, że w nutach był podany atrament. Muszę przyznać, że nie jestem fanką atramentu. Kiedy tworzyłam swój własny zapach razem z marką Mo61, to miałam właśnie do wyboru przy wąchaniu różnych nut. Dostałam też do powąchania nutę atramentu. I powiedziałam, że zdecydowanie tego nie chcę w swoim zapachu. To jest kompletnie nie moja nuta. Potem w ogóle nutę atramentu gdzieś poznawałam przez markę Beaufort. No i to też nie jest to, czym chciałabym pachnieć. Zapach Athenaeum to nie jest jednak tylko atrament, bo zwłaszcza na wstępie czuć taką bardzo, bardzo miodową, ciężką lawendę. Trochę taką, jaką czuliśmy w zapachu Bohemian Bluebells od marki Zara. A tutaj jeszcze do tego zapachu dochodzi takie specyficzne, ciężkie, ziemisto-skórzane podbicie, co czyni te perfumy dużo cięższymi, bardziej skomplikowanymi, bogatszymi perfumami niż Bohemian Bluebells. Athenaeum to jest zapach ciekawy, z mojego punktu widzenia już trochę na granicy noszalności, ale jednak dużo bardziej noszalny niż na przykład zapach od marki Beaufort Côte de Noir, gdzie z tego co pamiętam, a pamiętam trochę jak przez mgłę, to tamten atrament jest taki bardzo suchy i wytrawny i choć cenię sobie zapachy marki Beaufort, nie wydaje mi się, że mogłabym wszystkie z nich na co dzień nosić. Tutaj jest trochę lepiej, ale jednak poruszamy się nadal na takich wodach trochę niezbadanych, jeżeli chodzi o nuty perfumowe w perfumach. W nutach perfumowych jest też zawarte siano. No i niektórzy recenzenci tego zapachu na Fragrantice mówią, że tak, jest tam siano. Na mojej skórze nie czuć siana. Na mojej skórze czuć atrament, czuć ziemię, czuć skórę, ale siana zupełnie tutaj na mojej skórze nie czuję. Wydaje mi się, że ten zapach jest najtrudniejszy z tych dzisiejszych, ale nadal bardzo, bardzo oryginalny. Może już nie tak naturalny, no bo mamy tutaj tę nutę atramentu. I ta nuta atramentu to jest taka nuta, która kojarzy mi się z długopisami, może z piórami. Miałam kiedyś takie pióro wieczne, które dostałam od swojego chrzestnego. To było pióro marki Montblanc, albo którejś takiej dobrej marki, która tworzy dobre pióra. I kiedyś rozlał mi się atrament, bo to pióro było na wkłady i ten wkład jakoś mi się rozlał. I właśnie w taki podobny, trochę sztuczny właściwie sposób ten atrament pachnie, to znaczy pachniał w tym piórze i pachnie właśnie w tym zapachu. Więc już nie jest może aż tak naturalnie, ale nadal jest zaskakująco, nadal jest oryginalnie i to są kolejne perfumy, które polecam do testów, ale już może dla osób, które szukają jakichś takich nowych wrażeń w perfumach. To może być to właśnie nowe wrażenie. Perfumy niesamowicie mi się podobają. Na pewno będę zamawiać inne próbki pozostałych perfum tej marki, bo koniecznie muszę je przetestować. Coś z tej marki na pewno znajdzie się na mojej półce. Jestem tą marką generalnie zachwycona. Dawno nie czerpałam takiej radości z noszenia perfum, jak wtedy, kiedy nosiłam właśnie Jorum Studio. I chociaż próbki mam już od lutego, ale ten filmik wjedzie na kanał dopiero teraz, bo tak długo te perfumy nosiłam. Właściwie złożyłam do końca chyba wszystkie próbki, no bo tak mi się spodobały i nie chciałam się skupiać na rozbieraniu tych perfum na części pierwsze, ale po prostu skupić się na przyjemności z ich noszenia. Dajcie mi znać na dole w komentarzu, czy w ogóle znacie tę markę, czy to jest dla Was totalna nowość. Jeżeli tej marki nie znacie, a chcielibyście coś w tym roku poznać niszowego, to niech to będzie ta marka, bo to jest marka świetna i to jest marka taką, jakiej oczekuję w niszy.
czyli marka przesuwająca granice, ale jednocześnie mająca perfumy noszalne, ale jednocześnie proponująca jakieś nowe standardy, ale jednocześnie jakaś. Wszystko tu się zgadza. Raz jeszcze serdecznie Wam tę markę polecam. I to wszystko na dziś. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!